Wstawaj, wstawaj, mistrzu, już czas, już czas. Co? To już? Data unicestwienia kolejnego uniwersum? Tak jest, mistrzu, to właśnie dziś. Dobra, co tam mamy dzisiaj? W tym roku do wyboru mamy Radom, jakiś kanał Iklockiego albo jakieś Lego Zaur City. To ostatnie nie brzmi źle. Zadzwoń do naszego kontakta Syfona i... Syndroma. A, może być Syndroma i upewnij się, że możemy nadejść, że wszystko jest gotowe i nikt nam nie przeszkodzi. Dobra, czekaj, zadzwonię. Mówi, że wszystko gotowe, możemy iść. Nie traćmy więc czasu. Chodźmy. Czas pojawić się w Lego Zaur City i powiedzieć... Jej! Jeszcze jeden punkt do końca i Lego Zaur City odbite. 9-9 syndrom. I teraz gra o wszystko. 9-9. Nie mogę przegrać miasta, nie zrobisz mi tego. To się okaże. Tajny cios. Wygrałem syndrom, straciłeś Lego Zaur City. No właśnie, odzyskaliśmy Lego Zaur City. I co teraz, mój król? A teraz zrobimy imprezę, jakiej jeszcze nie widziało to miasto. Szykujcie się na największą imprezę w historii Lego Zaur City. No hej, Kazurk, słuchaj, generalnie miasto jest gotowe, możesz już wchodzić, ale pamiętasz, uwolnisz mnie wcześniej, zanim tu zniszczysz wszystkich ludzi i pozwolisz mi odejść zgodnie z umową. Tak. No to dobrze, bo już się bałem, że zapomniałeś i mnie unicestwisz razem z miastem. Dzięki, królu, za uratowanie miasta. Spoko, spoko, nie ma za co. Sam bym tego lepiej nie zrobił. Nie, spokojnie, musisz nic mówić. Królu, i co teraz? Jak to co? Teraz najważniejsze. Czyli sprowadzisz naszego prezydenta do domu? A, to najważniejsze. No tak, czułem, że jest coś ważniejszego od sprowadzenia najpiękniejszego baru do miasta. Proszę mi tu natychmiast wypuścić biznesa z więzienia. Co, królu? Teraz nagle koledzy. Oj tam, przecież wiesz, że to nie przeze mnie wylądowałeś w więzieniu. Za to teraz możesz się zrehabilitować. Sprowadź mi tu do miasta najlepszy bar plażowy, jaki widziałeś w życiu. Zrobimy taką imprezę, jakiej to miasto jeszcze nie widziało. No dobra, ale ostatni raz mnie wykorzystujesz. Ale nie spójrzmy, czas na imprezę! Jej! Jak tam, stary? Idziesz na imprezę? Tak bez W? Nie no, spokojnie, tu jestem, panowie. Możemy iść. O, teraz z W to można iść, zupełnie inna zabawa. Cyk! No i bar kupiony. No i w końcu się na coś przydałeś, biznes. To co, możemy iść? Idźcie, zaraz do was dołączę. No dobra, to ja lecę. Tyk, tyk. Królu, czy ja też mogę przyjść na imprezę? A, tak szczerze, wegemenie, to nie do końca. Nie wiem, czy pamiętasz, ostatni raz jak byłeś na imprezie i była kiełbaska z grilla, to chciałeś wszystkich zmienić w wegan. O, bo tak nie można. No właśnie, widzisz, na festynach trochę można, więc wolałbym, żebyś dzisiaj został w domu i nie niszczył na tej imprezy, dobra? Halo, bad girl, jest taka prośba, możesz się pobawić z wegemenem wchowanego? Co, z babą? Nie narzekaj, zobaczysz, będzie świetnie. No dobra, to idę, baw się dobrze.
Jak tam kochana? Gotowa na imprezę? No ja jak zawsze, ubrana i gotowa. Słyszałem, że ma być jakiś specjalny głos, jakiś specjalny przebieraniec na niej. Też tak słyszałam. Chodźmy sprawdzić. Impreza właśnie się zaczyna. Chodźmy. Co ona jest normalna? Przecież od razu widać, gdzie się schowała. Ech, no ale poszukam. Będę udawał, że nie widzę. Coś muszę robić przez ten czas. Gdzie ona mogła się schować? Pierwsze co? Nie zrobimy imprezę. Musimy sprowadzić prezydenta. Halo, halo, pyr, chodź tu. Prowadź mi tu prezydenta, tu masz koordynaty. On tam czeka na ciebie. Okej. No. Proszę, prezydent. Mówiłem pani prezydentowo, że odzyskam miasto. Nie było żadnego strachu. A teraz idziemy szykować imprezkę, tak? Miau, miau. Panie królu, a ja mogę przyjść na beach party? Tak, możesz. W sumie każdy może przyjść, całe miasto jest zaproszone. Dziękuję. Mieszkańcy Legosaur City, zarządzam imprezę za 3 minuty z okazji uratowania miasta. Co, mieszkańcy, możemy zaczynać? Jedziemy beat. Proszę tańczyć, wszyscy tańczymy. I jeszcze jedno, pamiętajcie, nasze miasto jest niepokonane. Niepokonane. Wszyscy się bawią. Królu, ale za to, że uratowałem miasto, mogę się tu wprowadzić ze swoim domem? Pewnie, że możesz, dawaj, a teraz tańcz, okej? Okay? Idę tańczyć. Ej, Zurk, co ty, ziomuś? Ziomuś, nie tak się umawialiśmy. Zurk, miałeś pozwolić mi uciec, ziomuś, nie tak się umawialiśmy. Muszę oszczec króla. Bawimy się, wszyscy tańczą. Klap. Co to jest? What the... A co to? Ktoś tu jest? Witaj, Legosaur City. Przybyłem was unicestwić. Jak to unicestwić? Jakieś kpiny, tak? Kpisz sobie teraz. Unicestwić Legosaur City nie ma szans. Mam tu swoją tajną broń. Kiedy wystrzelę z niej tą oto żółtą kulkę, wszyscy mieszkańcy Legosaur City wyparują. Właściwie to wyparują wszystkie istoty rozumne z Legosaur City. Jakaś kpina, ale w ogóle czemu to robisz? Bo mogę. I mam taki kaprys. Maksymalna moc. A teraz, drodzy mieszkańcy Legosaur City, pożegnajcie się z życiem. Nie rób tego, nie! Gdzie ona mogła się schować? Jak ja się cieszę, że nie jestem w tym całym Legosaur City, ani WTF City. Tylko siedzę sobie tutaj z boku, gram sobie w gry i nic mi nie obchodzi, co tam się dzieje złego. Klik. Ten bałwan coś dziwnie inteligentnie wygląda. Albo może jednak przegiąłem. Cyk. Albo w sumie nie. Cyk. Cyk. No sam nie mogę się zdecydować. Cyk. 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 Wujku, ten snak sam nam wygląda zbyt inteligentnie. Może jego powinieneś usunąć? Panosiku, słuchaj, bratanku. Kiedyś będziesz miał swoje uniwersum i tam sobie będziesz mógł powodować, że zniknie, co ci się tylko podoba. Ale dzisiaj jesteś tu ze mną na naukach, więc chodź za mną i się patrz, dobra? Ale faktycznie coś za inteligentnie wygląda ten znak. Cyk, 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 cyk. Ten ptak jeszcze podejrzany jest.
Albo chyba nie. Kurde, w ogóle całkiem fajne to Lego Zaur City. Sam nie wiem, czemu chcę je niszczyć. A no tak, po prostu co roku burzę jedną cywilizację. Może to stąd. Posprawdzajmy dalej, czy zostało tu coś inteligentnego.
głupi zabawy, nie będę się już z wami bawić! Nie umiecie mnie w ogóle znaleźć, nie bawię się już w to! O! Przefarbowałaś się, Bad Girl! Miło, że zauważyłeś. O, Bad Girl! Jednak udało ci się przeżyć. Jaka szkoda. A mogłaś uratować miasto. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? I co tu robi ten toster koło moich nóg? Co robicie tu wszyscy? O, dzień dobry, witam cię. Droga Bad Girl w naszym nowym świecie. Ej, halo, kolego tam z dołu, mógłbyś mnie nie kopać? Sorry. Dobra, nic się nie stało, rozumiem, ale dzięki. Ej, stary, to mój portfel, zostaw mój portfel. Czy mówiłem już, że boję się pająków? Czy to musi być tyle tych pająków, których tak bardzo się boję? Halo, czy ktoś tu w ogóle czymkolwiek zarządza? Super. No już gorzej nie mogło być. Nie ma to jak w tym całym nieszczęściu trafić jeszcze obok duplo. O, witaj w naszym pięknym świecie, Bad Girl. Widzę, że zmieniłaś włosy. O, dzięki, zauważyłeś. Wzorowałam się na Scarlet. No i ekstra. W jakim nowym świecie? Co ty do mnie mówisz, królu? Otóż była impreza, wszyscy się świetnie bawiliśmy. Pojawił się ten fioletowy gościu i spowodował, że wszyscy znikliśmy. Tyle to wiem, bo sama widziałam przecież. No i właściwie byłaś jedyną naszą ostatnią nadzieją na uratowanie nas, a tymczasem postanowiłaś przemienić się z wanny i pozwolić się tu wpakować, tak? Bad Girl, kompletnie nie tego się po tobie spodziewałem. No ale przecież nie wiedziałam, ale nie o to tu chodzi. Co tutaj robią ci wszyscy ludzie, jak mamy stąd uciec? No i tu właśnie przechodzimy do sedna. Stąd nie da się uciec. Jak to się nie da? Musi być jakiś sposób przecież. Ktoś nam musi pomóc. A człowiek zegarek, który widzi przeszłość i wszystko? No, cześć kochana. Widzisz, problem jest taki, że ja widzę tylko przeszłość. Przyszłości nie widzę. Natomiast jeśli chodzi o przeszłość, to tej Zurga niestety dostrzec nie mogę. To zupełnie inna galaktyka. Nie jestem w stanie ogarnąć, jak nas tu wpakował, ani jak nas stąd wypakować. A ten typek tam, co w rogu robi? Czy on siedzi i się nudzi? Pomógłby nam uciec. Ten typek tam, kochana. No cóż. On tak właściwie sobie usiadł i zaczął medytować od chwili, kiedy tu wylądowaliśmy. Czyli od kiedy? No, to już będzie za jakieś dobre pół roku. Jak to pół roku? No ale nie zapróbujemy gdzieś na przykład zadzwonić. Może ktoś jednak tam został. Ja na przykład miałam kiedyś takiego szczura mądrego. Nazwałam go Splintel. No i może on by odebrał ten telefon i by nam jakoś pomógł. Nie, kochana. Większość smartfonów jest tak inteligentna, że została też tu sprowadzona. No dobra, a w takim razie może jakaś postać, która jest latająca. Gdzie jest Superman? Gdzie są wszyscy? Superman jest gdzieś tam w dolnych warstwach. O, tam, widzę jego ucho. Tu u góry jestem tylko ja, ale nie martw się, myślisz, że nie próbowaliśmy? Wszystkie latające postacie leciały w górę. I leciały. Ale okazało się, że tam nic nie ma. To jakiś dziwny wymiar. Bez kresu, bez granic i w ogóle bez niczego i co najgorsze, bez toalety. Sama sobie wyobraź, co tu cię czeka. Aj, bo te 3 minuty, które spędziłaś, to jeszcze nic. No dobra, ale jakiś sposób musi być w końcu przecież. Ej, ty tam, mógłbyś w końcu skończyć medytować i nam jakoś pomóc? Mm-hmm.
No dobra, no i przez ten cały czas nie wymyśliliście ani jednej metody, by stąd uciec? Myślisz, że nie próbowaliśmy? Oczywiście, że próbowaliśmy, ale stąd nie ma ucieczki. Jak to nie ma? Musi jakaś być przecież. A ten co tak dalej myśli? Już ci mówiłem, on tak myśli od pół roku. To co, jest jakaś droga czy nie? Właśnie tutaj widzisz ten problem. Nie ma drogi ucieczki. Skąd ta pewność? Powiedz jej. Cześć! Co, on też tu jest? No tak się składa, że tak. Jak to na to pozwoliliście? Trzeba go jak najszybciej zlikwidować. Nie no, spokojnie, swoją karę już tutaj dostał. Już dostał tyle bęcek, że już mu się odechciał jakichkolwiek gierek. No, trochę prawda. No to w takim razie co? Widzisz, swoją drogą sam zostałem mocno oszukany, bo miałem być uratowany, ale widzisz, no nie do końca jest on droga ucieczki. Zurg był trochę mądrzejszy niż myśleliśmy i założył plan B. Jaki plan B? Stary, ty to widzisz? No właśnie widzę. Cyk, 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 cyk. Człowieku, co się dzieje z tym bałwanem? Nie wiem, szybko, rekonesans. Yl, szybko, bierz Google'a i googluj. Ty, żołnierzu, ty weź i puść poważną muzykę, żeby było groźnie. Dobra. Dobra, googluj, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Raz na milion lat pojawia się on. Przybywa na planetę, strzela ze swojej broni i w ten sposób znikają z jej wszystkie inteligentne formy życia. Raz do roku wybija każdą kolejną cywilizację, każdą kolejną planetę i tak rok w rok. A robi to wszystko z nudów, bo żyje 3 tryliony lat. Nikt dotychczas nie wie, gdzie podziewają się znikające cywilizacje. Żadna jeszcze się nie odnalazła, żadne szczątki po nikim się jeszcze nie odnalazły. W tym roku trafiło na naszą planetę i na Legozaur City. Zaraz. Chcesz mi powiedzieć, że on przylatuje i znikają wszystkie inteligentne formy życia z planety? Mi zginął mój rekin? Z naszej planety zginęły też dinozaury? Ba! Dromaderowi zginął toster! Tak, zginął mi toster. Chcesz mi powiedzieć, że zabrał wszystkie tamte formy życia z naszej planety, a nas zostawił? Widać nie uznał nas za wystarczająco inteligentną formę życia. No tak, ale bez jaj. No a stary, przeszkadza ci to? Możemy teraz w końcu odbić Legozaur City. Ej, ale serio, żeby bałwan? Bałwan? Serio? Bałwan? No dobra, ale to nam daje wiele opcji. Możemy teraz wiele zdziałać i na przykład możemy stworzyć jakiś plan. Możemy odbić ich miasto. Hej, nie ma ich w tym świecie. Możemy odbić ich miasto, możemy zrobić totalnie wszystko z ich miastem teraz, tak? Pamiętaj, same miasto nie wystarczy. Trzeba pozbyć się jeszcze jego legorumu, a najlepiej jego samego. Słuchaj. Miałem wizję. Wchodzimy do Legozaur City i niszczymy Legozaur City. Wchodzimy do legorumu, wyniszczamy cały legorum. Ale to nie koniec. Dorzuć jeszcze kawałek tego Legozaur City do pieca. To co jeszcze w takim razie, skoro to nie wszystko? Najważniejsze. To będzie ostatni film Legozaura na YouTube. Gwarantuję wam to. Załatwimy nawet jego. Czekajcie, panowie. Nie możemy być raptowni. Potrzebujemy mądrego, przemyślanego i zorganizowanego ataku albo chociażby jakiegokolwiek planu. Hej, możemy na przykład robić mięśnie brzucha na plecach, albo pompki. Albo wiem, najlepsze co możemy zrobić to ich wzorcem dyskotekę. Upcyk. Więc moim zdaniem tam się coś buduje. Widzieliście sami. Czekaj stary, bo mnie chyba moje stare oczy mylą. Jak to coś wybudowali? Pierwsze słyszę, nie mówiąc o tym, że nie widziałem. Czyli co? Syndrom. Innymi słowy,
Nie ma stąd żadnej ucieczki, nie da się stąd w żaden sposób odlecieć konwencjonalnymi metodami, nie da się w żaden sposób wrócić na Ziemię, a dodatkowo Zurg zastawił na nas pułapkę w postaci zostawienia na Ziemi WTF-ów, niewystarczająco mądrych, by ich tu zabrać. Nie, czekaj, jednemu zabrał toster. A, no tak. I tak czy siak, niewystarczająco mądrych, by ich tu zabrać, zostawił ich na Ziemi, czyli mimo wszystko musiał w jakiś sposób zakładać, że jesteśmy wystarczająco mądrzy, by stąd uciec, i zostawił ten bufor tylko po to, by oni wrócili i uniemożliwili nam ten powrót w jakikolwiek sposób, tak? No, tak by to wyglądało. Czyli jakiś sposób musi być, by nas uratować. Jest nam jednak nieznany całkowicie. Może gdyby ten typ, zamiast medytować cały czas, skupiłby się na pomocy nam, to może byśmy coś wymyślili, a nie on tylko siedzi w rogu, nic nie robi, tylko medytuje. Co typku? Może byś nas uratował, zamiast tutaj tylko siedzieć i nic nie robić. Właśnie was uratowałem. Tu. Co? Co on gada? Jak nas uratował? Pan Luke właśnie zbudował Sokoła Milenium w mieście. Tu 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 tu. Tak jest, budowałem go od dłuższego czasu. Teraz pojazd jest gotowy, by do nas przylecieć. Synchronizowałem już jego komputer z moim mózgiem. Doskonale wie, jak do nas trafić. No, jak widzicie, to jest ich zapewne droga ucieczki. Wystarczy ruszyć łepetyną, by wiedzieć, że jak zniszczymy ten pojazd, to nie będą mieli jak wrócić. Po co palić całą galaktykę, całe Legozaur City, Lego Room, no i Legozaura? Jak wystarczy, że podpalimy ten statek i oni nie wrócą na Ziemię i będzie kłopot z głowy, tak? He, coś w tym jest, jednak masz łeb. Nie bez powodu masz najwyższą ocenę z nas wszystkich wśród ocen WTF Kloca. Kurde, może sobie już tak na przyszły rok wybiorę jakiś nowy cel, do podbicia jakiś nowy świat. Wszak jeszcze z 3 pierdyliardy rad to pożyję. Co by tu wybrać? O, tutaj coś pięknego, inteligentnego. Tutaj jakaś ciekawa, inteligentna forma życia jest. O, inteligentna. O, a tu proszę, jaka cała kultura inteligencji do zlikwidowania. Kurde, jak mogłem? Przegapiłem życie inteligentne z Legozaur City. Kurde, coś zostało ze świata Legozaura. Kurde, coś zostało. Jak ja mogłem to przegapić? Trzeba to jak najszybciej nadrobić. Dobrze, że tatko tego nie widzi. Nie byłby ze mnie dumny. A teraz leć mi się tym zająć. O kurde, co to tu leci? Wszyscy czujność! Wszyscy pełna gotowość! Panowie, dostrzeg nas. To koniec naszej bajki. To koniec podboju Legozaur City. Ale przynajmniej uznał nas za rasę inteligentną. A to już jest jakiś mały, bo mały, ale jednak sukces, prawda? O, stary, chyba jednak wolałem żyć i podbić to Legozaur City. Nikt się nie rusza. Odejdźmy stąd z honorem. Przybyłem po pozostałości, po legozaurowym świecie. Coś umkło mej uwadze. O, tutaj jest. Ach, ta niesforna lornetka. Prawie umkła mej uwadze. Od razu lepiej. W takim razie więc do Legozaur City spalić Sokoła Milenium! Ja wezmę zapałki. To co? Wchodzimy? Oczywiście, że wchodzimy. Dawajcie, ziomeczki. No kurde, normalnie. Niewiarygodne. No ja w to nie wierzę. Paranoja. Pup. Dobra, chodźmy po nasz główny cel misji. Pup. Pup. Pup.
Jest i on. Ano jest. To co, panowie? Do dzieła. Ksipo, dawaj zapałki i jedziemy. To ostatnia nadzieja dla mieszkańców Lego Zaur City. Bez tego nie mają najmniejszy szans na powrót i miasto będzie nasze. Choć ja cały czas wolałbym, żebyśmy spalili Lego Zaur City, a nie tylko Sokoła. Ale stary, nie mu zbieramy na takie miasto. No wiadomo, ustalenia już były, więc róbmy co mamy robić, spalmy tego Sokoła i miejmy to już za sobą. Okej. A ty to kto? Stać i ani kroku dalej. Nie wygracie z prawdziwym Jedi, chociażbyście wezwali całą swoją armię. Nie macie żadnych szans. Odstąpcie od Sokoła, a daruję wam życie i możecie odejść wolno. Stary, coś mi tu nie gra, miało tu nikogo nie być. Prawda, Dromader? Nie wiem co teraz. Dawaj, Xipo, wymyśl coś, tego nie było w scenariuszu. Odstąpcie, jeszcze raz powtarzam. Czekaj, czekaj. Powinieneś być w nieznanej strefie setki, jak nie miliardy kilometrów stąd. Czyli tak jakbyś był na zupełnie obcej planecie. A jednak tutaj jesteś. Czekaj, czekaj. Czy ja tego dziś czasem nie widziałem na jakimś filmie, jak jakiś Jedi, będąc setki kilometrów od miejsca, w którym być powinien, pojawił się mimo wszystko na innej planecie po to, by uratować swoich przyjaciół? Ha! Tu cię mam, panie Luke! Jesteś po prostu projekcją Jedi! Nieprawda! Jeśli chcesz, mogę musnąć cię tym mieczem i przekonasz się, że to nieprawda. Nie. Dobra, aż tak nie zaryzykuję. Ale mogę rzucić cię kamieniem! Dawaj, dawaj! Rzuć go kamieniem! Rzuć go kamieniem! Ha, i co teraz, panie Luke? Dobra. Ha, wiedziałem, że to projekcja! Teraz przejdźmy do rzeczy i spalmy Sokoła Millennium! Poczekajcie. Porozmawiajmy. Pozwólcie, że wam coś wytłumaczę. Jedni z nas rodzą się tacy jak ja, jak Lego, najwyższej jakości kloc, najpiękniejszy jaki może być na świecie. Stary, do czego ty dążysz? Co on na nas gada? Nie, poczekaj. Uspokój się. Inni rodzą się tacy jak wy. To znaczy ciut inni. Co nie znaczy, że jesteście mniej piękni. No, na swój sposób. Nie znaczy, że jesteście mniej użyteczni, nieprzydatni czy brzydcy. Nie. Każdy ma swoje miejsce na tej ziemi. Nawet wy. I możecie żyć pięknie, w pięknym mieście, w dostatku, szczęściu i dobrobycie, w zgodzie z naturą i z mocą. A zniszczenie tutaj Lego Zaur City w żaden sposób wam nie pomoże. To nie jest ścieżka, która da wam szczęście i życie w dostatku. Dodatkowo pamiętać musicie, że gdyby nie my, gdyby nie Lego, nie powstalibyście wy. Prawda jest taka, że nikt by nie stworzył tych zabawek, gdyby pierwowzorem nie były klocki Lego. Jeżeli znikniemy my z tego świata, najprawdopodobniej znikniecie też wy. Możemy żyć wszyscy w symbiozie, każdy w swoim mieście, każdy w swoim świecie. Nie musimy się zabijać i jednocześnie wszyscy możemy być szczęśliwi. Innymi słowy, to nie wy ani my wybieramy sobie, jacy się rodzimy, ale to nie nasz wygląd nas definiuje, tylko to, co mamy w środku. To, jakim plastikiem jesteś przepełniony. I nie od ciebie zależy, jak wyglądasz i w jakim środowisku żyjesz, ale od ciebie zależy, czy będziesz w nim szczęśliwy. Pozbywając się kogoś innego, nie sprawisz, że będziesz szczęśliwszy. Spraw, by otoczenie, w jakim żyjesz, było cudowne, bo to od ciebie zależy. Chlip, chlip, no trochę się wzruszyłem. Czyli co? Czyli możemy się wprowadzić do Lego Zaur City i zejść tutaj sobie z wami? Nie, spokojnie, no aż tak. Aż takich kroków to bym nie podejmował, prawda? Chodziło bardziej o to, że możecie mieć swoje miasto. I swój świat, i możemy żyć razem w zgodzie, i tam raz na jakiś czas możemy się widzieć. No ale z tym wprowadzaniem się od razu mieszkaniem razem to może nie, może to zbyt wcześnie na taki krok jeszcze, prawda? A skąd mamy mieć pewność, że nas nie oszukacie? Że po tym, co tutaj chcieliśmy wam zrobić, jak was przywrócimy na ziemię, pozwolimy wam wrócić, że nie wrócicie tutaj? Tylko po to, by nas zniszczyć. O, rozumiem, że chcesz jakieś potwierdzenie na papierze. No, chociażby, jakiś bufor bezpieczeństwa. Widzisz, pomyślałem i o tym.
Dlatego byście mieli pewność, że nie zrobimy wam nic i by wszystkie nasze trzy kanały, trzy miasta, no w sumie dwa miasta i jeden komputer, żyły w dostatku, zgodzie i się wspierały, utworzymy SZOK, w skrócie SZOK, czyli Stany Zjednoczone Ogólnoświatowych Klocków. O, miło, miło, że nie wróciłeś Lego w nazwę. To specjalnie ze względu na pozostałe dwa kanały. Utworzymy SZOK, który będzie międzyklockowym stanem umysłu, międzytrzykanałowym połączeniem i symbiozą naszych plastików. Będzie to na znak pokoju i przyjaźni między nami i nie będziemy ze sobą walczyć, a żyć wspólnie i się wspierać. A wszystko pod szyldem i flagą SZOK. Jak to? Macie już nawet flagę? No, gdy moja projekcja tutaj leciała, coś sobie tam wymyśliłem po drodze. Oczywiście jesteśmy w niej zawarci. Oczywiście. Tylko spójrz. To jest flaga naszej wspólnoty. By potwierdzić przyjaźń międzykanałową, międzyklockową, wyciągam do ciebie dłoń, drogi WTF-ie. Podajmy sobie ręce na zgodę, na znak utworzenia SZOK-u, Stanów Zjednoczonych Ogólnoświatowych Klocków. Cyk! Tu, tu, tu. Historyczna chwila, szkoda, że inne Lego tego nie widzą. Czyli co? Może mogę teraz posłać Sokoła po, no, w sumie siebie i swoich ziomków? Tak, masz naszą zgodę. Nadlatuje. On nie kłamał. Wszyscy pakować się do Sokoła. Jesteśmy uratowani. Ja pierwszy, ja pierwszy. Królu, gdzie twoja kultura? Spokojnie, wszyscy się zmieszczą, spokojnie. Ty gdzie z tą bronią? Znowu powrót do złego świata i występku. Ty co maczetą? Spokojnie, co prawda mógłbym wezwać swój basnatek, ale czekałem, co inni wymyślą. Och, mam nadzieję, że mięso znikło z tamtego świata. Ja mam nadzieję, że mężczyźni zaczęli zmywać gary. Ja mam nadzieję, że mój biznes prosperuje. Pakować się wszyscy. To może chwilę potrwać. Spokojnie, wszyscy się zmieszczą. Jeszcze raz upominam. Nie pchać się, wszyscy się zmieszczą. Wszyscy co do jednego. Ha, takim dziadostwem latać. Ja tam nie wybrzydzam. Całkiem fajnie tu było. Dobra, ja się muszę przemycić, żeby nie było. Ależ tam będzie sprzątania. Już na wojna klonów było lepiej niż tu. Spokojnie, wszyscy się zmieszczą. Jeszcze raz upominam. Wszyscy się zmieścimy. Witaj z powrotem, Lego Zaur City! Yeah! Witaj z powrotem, Lego Zaur City! Witaj z A co to jest? Co w moim mieście robią WTF-y? Szybko, straże, zająć się nimi! Nie, spokojnie, królu. Są pewne nowe ustalenia. No właśnie, panie Luke, wytłumacz mu. No, widzisz, królu, bowiem odtąd powstał SZOK. A później ci dokładnie wytłumaczę. Wójciu Zurgu, stało się coś strasznego. Lego Zaur City miało nie istnieć, tak? Tak. Stało się coś dziwnego, tam pojawiło się znowu życie. Oni coś kombinują, im się udało wrócić, zróbmy coś z tym. Lego Zaur City nie może istnieć. Jest już na mojej liście jako skreślone. Oni nie mogą wrócić do żywych. To miasto nie może powrócić.
Ubieraj się, bratanku. Wracamy tam. Rany kloc, co to? To znowu on! Spokojnie, królu. Ja to załatwię. Mieszkańcy Lego Zaur City, nie wiem jak wam się udało wrócić, ale nie może tak być. Muszę was unicestwić. Nie możecie dłużej istnieć. Jesteście na mojej liście skreślonej. Czekaj, ziomuś, bo chyba pomyliłeś adresy. Jakie Lego Zaur City? To nie jest Lego Zaur City? Oczywiście, że to nie jest Lego Zaur City. W takim razie co? Jesteśmy mieszkańcami od dawna istniejącego... Klockozaur City. O, to przepraszam, ale czy na pewno? Bo wiecie, Lego Zaur City jest już na mojej liście miast skreślonych. Jeśli się okaże, że oni faktycznie istnieją, wrócę tu i tak ich załatwię, że już naprawdę się nie pozbierają. Nie, tak jak ci mówię, to jest na pewno Klockozaur City. Aha, w takim razie pozostało mi tylko zgłoszenie o Lego Grał. To również pomyłka. To nie jest Lego Grał, tylko... Klocki Grał. O, no to znów się pomyliłem. Ach, ta moja starość. No ale to w takim razie został mi tylko najwyższy. Sam w sobie, który też jest na mojej liście. Legozaur. Nie, ziomeczku, stój. To nie jest żaden Legozaur. To jest Klockozaur. Czyżby znów pomyłka? No dobra. Nie mam czego szukać na tym świecie. Wracam więc spać, by za rok zniszczyć kolejną cywilizację. Może waszą swoją drogą. Klockozaur City, Klockozaura. Żegnajcie. Bye. Wybacz, pytam, stary. Ale co ty właśnie zrobiłeś? Właśnie, królu, uratowałem miasto. I czuję, że nasza przygoda się dopiero rozpoczyna. Stary, ale trochę pojechałeś, wiesz o tym. Nie mogłeś im obiecać jakiegoś darmowego setu, albo bo ja wiem, zupki chińskiej. Oni na wszystko by polecieli. Królu, oni chcieli zniszczyć Sokoła Milenium, podpalić go. A wiesz doskonale, że to była nasza ostatnia deska ratunku. No niby tak. Co miałem zrobić? Wyciągali już zapałki, musiałem iść na jakąś mega ugodę. Inaczej by nas spalili, nic by nas nie zostało. No trochę w tym racji jest. Ale jak ja to ludziom wytłumaczę? Klockozaur i Klockozaur City? Jak to w ogóle brzmi, człowieku? Lepiej niż Palone City i Spalonozaur. No dobra, stary. Ale to ty sprzątasz miasto przed trzecim sezonem. Użyj tych swoich sztuczek i posprzątaj je mocą, dobra? Ja tego za ciebie robić nie będę. Dobra, coś ogarnę. Daj już spokój. Klockozaur, ale wymyślił. Jak ja to ludziom powiem?